Podczas kiedy nie było mnie w domku na Palionowie, pojawiła się skrzynka z zaszyfrowaną wiadomością. I w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda mi się rozszyfrować tą tajną wiadomość. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Oczywiście przywitam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest szkoła, więc koniecznie napiszcie w komentarzu, jak wam idzie, ponieważ mi idzie tak, wiecie, jeszcze niby ocen nie mam, ale jakoś tak już niespecjalnie zadowolony jestem, że w ogóle tam muszę iść. Ale możecie wy napisać, jak wasze odczucia z tym, że jesteście teraz w szkole. Nie wiem, czy stęskniliście się po tej całej kwarantannie i czy jednak wolelibyście, żeby wróciła kwarantanna i żebyśmy znowu, prawda, siedzieli w domu, bo mi osobiście podkreślam. Każdym względem, który tylko sobie wymyślę, jest to jak najbardziej dla mnie na plus. Ja bym bardzo wolał sobie w domku posiedzieć. W każdym razie, tak jak na początku odcinka powiedziałem, jest skrzynka z tajemniczą wiadomością u mnie w domku, która nie wiem skąd się wzięła, nie mam pojęcia i szczerze mówiąc sama nie wiem, czy chcę wiedzieć w ogóle skąd ona się wzięła, ale w sumie jak już się coś pojawia, to chyba lepiej wiedzieć. Zanim jednak pokażę wam tą zaszyfrowaną wiadomość i tą w ogóle skrzynkę z tą zaszyfrowaną wiadomością, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa, w którym będziemy rozszyfrowywać takie superanskie zagadeczki, jakie dzisiaj będziemy rozszyfrowywać. No i dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa, tam możecie sobie kupić koszuleczkę, możecie sobie kupić etui, cokolwiek chcecie, to mówię co odcinek, ale myślę, że nie zaszkodzi wspomnieć jeszcze raz. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy o Instagramie powiedziałem. Chyba nie powiedziałem o Instagramie, więc na Instagrama też możecie wbić. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Słuchajcie, za tymi magicznymi drzwiami, które prowadzę do mojego garażu, gdzie poza tą skrzynką jest też moje auto, w sensie było... Chyba, będzie, bo chyba gdzieś zaparkowałem na dworze, nieważne. W każdym razie, tam jest zaszyfrowana wiadomość. Uwaga, otwieram drzwi. 3, 2, 1, 0, puf. Dobra, auta nie ma, z tego co widzę, gdzieś pojechałem. Ale skrzynka jest. I jest zaszyfrowana wiadomość. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. Uwaga, jest widać dół. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. To jest tylko widać dół. I nie wiem, jaki dół. Nie wiem, co widać i gdzie widać. I w ogóle... Davison? Te, burzo! Co jest? Słuchaj, mam sprawę. Ja jestem przekaźnikiem dzisiejszej informacji. Miałem ci przekazać jakąś wiadomość. A dzisiaj robi za listonosza, rozumiem. Okej, okej. No, no. Ej, jakiś list do ciebie w moim domku. Nie wiem dlaczego w moim Czemu domku. Czemu u ciebie w domku? Co jest? No ile jest, wiem, ile jest tych listów, kurde, do mnie? Kurde, jakaś... Patrz, ja, ale czekaj, czekaj, czekaj. Zanim cokolwiek mi pokażesz, to patrz, co ja znalazłem u siebie na chacie. Dostałem taką książkę, w której jest napisane tylko tyle. I nic widać więcej. Widać dół. Widać dół. Widać dół, widać no dół. No i szczerze ci tak powiem, że jak tak myślę o tym, to... Już piosenkę napisałeś o tym? Jak tak szczerze myślę o tym napisie, to nie wiem, czy to po prostu nie napisał jakiś chamski widz, który mówi, że widać dół na moim kanale z wyświetleniami, wiesz? Mi się wydaje, że... Może tak być, może ale tak wydaje być. Mi się, że są od tego lepsze kanały. Dobrze. Myślę, że tak. Dobra, jaki list? Ja... Jaki list do mnie jest? Gdzie? Daj mi go. Tu? Widzisz? Skrzynka. Tutaj, co jest? Przekaż to Stowi. Bierz, czytaj, no, ja nie, w tym stary. Nie mam dobra, dobra, czekaj. Czytam, czytam. Na głos. Ej, tu jest znowu zaszyfrowana wiadomość, jeszcze bardziej zaszyfrowana jest. Z góry, kropki, duży, kropki. Co? Jak? Patrz, nie wiem o co chodzi. Kurde. Z góry... Wiesz o co może chodzić? Z góry, coś tam było, kropki, duży, tak? Kropki. Zobacz ile jest tych gwiazdek. Zobacz ile jest tych gwiazdek. No, no tu jest 5 i tam później są 3. No i nie kojarzy ci się to? Nie wiem, nie miałeś gdzieś... Kiedyś 5 gwiazdek? A czekaj. O kurde, dobra, masz rację, masz rację. Ta poprzednia książka, widać dół. Jest 5 liter ja. I 3. Jak to połączymy, to jest z góry widać duży dół. O, nie. Co jest grane, stary, z góry widać duży dół. No zobacz, to połącz to. Zobacz, jak to wygląda. No, na bank, to musi być jedno. W tym samym czasie dostaliśmy dwie wiadomości i jest z góry widać duży dół. To nie może być inaczej, kurczę, stary. Ktycha. Widzisz to? Ej, dobra, czyli z góry widać duży dół. Z góry dół. Widać duży dół. Gdzie ej, tu jest góra jakaś? Gdzie tu jest góra? Góra jest... Czekaj, góra, z góry gdzie tu są góry? Tu nie ma gór w ogóle, ty. My tu mamy taką równicę, że to się w głowie nie mieści. Góry jaką nie ma, górę? Ale znalazłem twoje auto. O, super. To co, jedziemy szukać, idziemy w poszukiwaniu góry, tak? Jasne, prowadzę. Dobra, no jakoś już masz prawo jazdy, co prawda kradzione, ale może być. Dół, ale gdzie jest góra? Góra, no. Góra. Trzeba, musimy znaleźć górę, stary, bo bez góry to my sobie tu nie poradzimy chyba, coś tak czuję. A ty gdzie jedziesz? Oła. Sorry. A to ty dostałeś w sumie. Gdzie ty jedziesz? Wyjechać chcę, kurde, ale nic nie widzę. A kurczę, ale tędy to jest chyba nie za bardzo, żeby tu jechać, ale...
Stary, my musimy jechać do góry. Ale takiej większej góry chyba niż to, co tutaj jest. Tak góra, mi się wydaje. No to tam jest po drugiej stronie ze statkiem, nie? Ej, jest, faktycznie! I to jest dosyć wysoka góra, stary. Ej, dobra. Nie, no! Kurde. Ale nie, zaufaj, jestem dobrym driverem. Ta? Ja już wysiadłem. Już się pożegnałem z tym autem, wiesz? Nie, dlaczego? Ono nie, już utonęło. To już jest koniec. Wyjechałeś? No, ja może nie, ale... Tak! Wyjechałem! Dobra, ale... stary, chodź, lecimy na tą górę może najpierw. Czekaj, ja polecę tam do ciebie. Gdzie ty jesteś? O, tam, dobra. Ej, tu jest akurat mój stragan, to możemy z tym straganem popłynąć, dawaj. Auto już się nie nadaje. Aha, nie popłyniemy straganem, bo ono jest jednoosobowe. Dobra, ja lecę na tą górę, stary. Ja flakiem polecę, to i tak będzie szybciej. Zostaw tego stragana, chociaż leć tym flakiem. Lecę tym flakiem tutaj na tą górę. Z góry widać duży dół, stary. Musimy z góry zobaczyć jakiś duży dół. Czy jest tutaj jakiś duży dół na tym palionowie? No wydaje mi się, że nie specjalnie tutaj dużym dołem się cieszymy. Chyba, że to, psychicznym dołem, no to już częściej. Ale... Kurde, ale dzisiaj jest spłukano. Nie wiem, jakoś tak... Mam takie, nie wiem. Chodź tutaj, wypatrzysz ze mną duży dół. Ja już szukam jakiegoś dużego dołu. Chociaż nie w ogóle nie kojarzę, żeby tu coś takiego było. Ej, chyba widzę, ale to nie jest dół, ale coś dziwnego znalazłem, widzę tam coś dziwnego. Chodź, zobaczysz, bo... A, czekaj, tam coś pod wodą też jest, ale widzisz tam pod wodą? Co? No jakiś dół czy coś, tam jest tak, się świeci lekko. Tam, widzisz? Między statkiem, a tym tutaj, tym takim pod tunelem podziemnym, tam jest takie... Takie coś świecącego, nie? Ale patrz, czekaj, to nie, jest tam coś, powiedz po prostu, bo nie będę tam leciał, jak tam nic nie ma. Już patrzę, czekaj. Płynę? Davey, kurczę, pajak i pływak, no w końcu żaba. Nie ma nic. Nie ma nic, to chodź, tu wróć z powrotem. Albo, znaczy nie wracaj, tylko czekaj, ja tu zejdę na dół do ciebie i ci pokażę, w którą stronę pójdziemy. Bo tutaj jest coś jeszcze innego dziwnego. Co nie wiem, co to tutaj w ogóle robi. Chodź tu, płyń w moją stronę, gdzie ty jesteś? Bang. Gdzie? O kurde, płynę. Gdzie ty jesteś? A tam jesteś, dobra. Chodź tutaj, bo tutaj jest coś dziwnego, stary. Nie wiem, co to jest, to nie jest co prawda dół. Pa. Ale ty jesteś mocarz, dobra, chodź tutaj, chodź tu, chodź tu za mną. Patrz, tutaj jest coś dziwnego. I nie wiem totalnie, do czego to służy i co to robi, ale jest tutaj... Kurde, ale ograłeś system. Widzisz to? Dobra, To wygląda podejrzanie, tak jakby tu coś było od tym. Dlaczego tu tak się zrobiło? Stary, to się dziwnie kopci. Czekaj. Co jest, kurde, nie wiem. Wow! Jest duży dół! Ktoś to zamurował, ale jest duży dół, stary. Zeskakujemy tam? Tak, kurde. Dobra, ja nie mogę, ale akcja. Czekaj, tu jest drabina, się jej chycę, żeby się nie odbić. Super. Kurde, co dobra, tu jest tam? O, stary, są dwie trumny. Stary, ja już się boję, stary, jak są dwie trumny, to znaczy, że ktoś tu zginął, nie wiem, o co chodzi. Mama? Ej, co jest, stary? Twoje to? Oby nie. Czekaj. Synu, tu tata i mama. Przykro nam, że nie zdążyliśmy porozmawiać, od kiedy jesteś na palionowie. Ej, ja nie gadałem z rodzicami, odkąd jestem na palionowie. A jest coś, o czym musisz wiedzieć. Schowaliśmy coś, co nie może się dostać w niepowołane ręce. Jest to zbyt potężne i tylko ty dasz sobie z tym radę. Czeka cię dużo wysiłku i starań, by znaleźć to, co teraz już należy do ciebie. Bądź ostrożny, wielu będzie chciało ci to odebrać. Ten świat skrywa wiele tajemnic. Znajdź je. Stary, co jest grane? Co to jest za wiadomość? Dlaczego tu... Ja idę szukać tej potężnej rzeczy. Nie no, stary, czekaj, ale ja nawet nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, co to jest, nawet nie wiem, gdzie tego szukać. Ale gdzie nie, ty chcesz... Nie, niektórzy rodzice nie kochali, to przynajmniej, kurde... Ale, kurczę, dobra, ja będę szybciej tak na górze niż ty. A jednak nie. No nie, no Daveson, słuchaj mnie, bo nie rób tego. Dlaczego ty mi takie rzeczy robisz? O kurcze, woda! Co ty zrobiłeś, no? Ej! Ej! Oj, Davison, coś się nie robi drugiego nie wyszło, coś ci to nie wyszło tutaj, żeby wyjść. Dobra, w każdym razie, ja widziałem, jak ty chciałeś mnie tam zepchnąć. Widziałem, jak już wyciągałeś cokolwiek, żeby mnie tam popchnąć. Ej!
Zwalaj na słowa. Dobra, czekaj, musimy to przemyśleć, stary. Nie pal tego, bo tam jest grób moich rodziców w ogóle, ty chcesz to spalić, ty jesteś nienormalny. Dobra, słuchaj. Czekaj, bo ja nie umiem się skupić. Znaleźliśmy grób moich rodziców, dodatkowo tak. Obok jest skrzynka, a dokładnie, znaczy skrzynka, tabliczki są, które mówią o jakiejś rzeczy, którą tylko ja, ale też nie szukaj tego, bo tam było wyraźnie napisane, że tylko ja mogę z tym sobie poradzić. Ale ja nawet nie wiem, co to jest, stary, nikt mi nigdy nic nie mówił o tym. Ale nie, ale ty tego nie zrozumiesz, bo to jest moje. Czekaj, tu jest odrzut? Jest odrzut. No! Kurde! Dobra, będę wpalił nowe szybciej. Wow, na statek idealnie wpadłem, dobra. Ale stary, ja to muszę znaleźć, tylko ja za bardzo nie wiem, gdzie ja mam tego szukać, bo nie było żadnych informacji. Ja to znajdę. Spoko. Nie, no, ale ty tego nie znajdziesz. No to dawaj, no to proszę cię bardzo, znajdź, szukaj, no. Ej, znalazłem! Co znalazłeś? Znalazłem tą rzecz. Co znalazłeś? Nie, stary, niemożliwe. Mam to, gdzie jesteś? No, jestem w porcie. Tu, to widzę cię. Dobra. Co to, dobra. Co masz? Zobacz, znalazłem tą rzecz, która jest ci tak bardzo potrzebna. Trzymaj. Nie, dobra, to ja już słyszę ten twój śmiech. Nie. To jest ta rzecz, dobra, która ci jest weź tam. Potrzebna. To nie jest to, to jest zwykły kobel, a ty... Nieprawda. No i co w nim jest takiego wyjątkowego, co? Patrz. Magiczny cobblestone. No i co w nim jest takiego magicznego? Patrz, że może znikać, pa. No ale jest dalej, mam go. Patrz, pojawił się na nowo. Ale nie, to inny. Ale magik. Patrz. To inny cobblestone. To inny, tak, dobra, okej, okay, rozumiem, dobra. Nie, dobra, stary, czekaj, stop. Słuchajcie, ja nie wiem, gdzie mam iść teraz, to jest dla mnie totalna zagadka, co się tutaj dzieje. Mam znaleźć jakąś tajemniczą rzecz, nie wiem, gdzie ją znajdę, nie wiem, gdzie mam szukać, więc będziemy jej szukać w następnym odcinku, ponieważ najpierw muszę się z tym przespać. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, trzymajcie się, na razie. To jest ten magiczny bruk, tak? Tak, znowu zniknął. No, wow, magiczny ten bruk jest. Trzymajcie się, widzimy się jutro, na razie, pa.